Sztuka ośmiu kończyn, zwana niegdyś Muay Boran, a dzisiaj znana wszystkim jako Muay Thai, uchodzi za jedną z najbardziej efektywnych oraz krojoną na miarę najwytrwalszych wojowników, których cechuje ogromna wytrwałość. Spowodowane to również jest stawką za pojedynek oraz kulturą, w której to w dużej mierze kieruje chęć walki i zdobycie wiecznej chwały. Królestwo Tajlandii w swojej okazałości skrywa setki, jak nie tysiące wspaniałych wojowników reprezentujących ten styl. Dzisiaj przedstawię wam jednego z nich, wnuka legendarnego Suk Prasatin Pimai. Legendy, która piastuje w ścisłej czołówce największych w tym sporcie. Mowa o Sagacie, którego historia miejscami przypomina tą pisaną przez bardów, w której herosi zdobywają splendor oraz chwałę, a czasem łapani są na szmuglowanie narkotykami. Zapraszam na materiał. Sagat Petindi urodził się 30 listopada 1957 roku w Pimai. Posiada on 9 rodzeństwa, a wywodzi się z rodziny wykwintnych sportowców. Rodzina odgrywa ogromną rolę w historii Sagata. Jego dziadek jest legendą tego sportu, wujek walczył na olimpiadzie i praktycznie każdy, kto reprezentował płeć męską, mniej lub bardziej miał coś wspólnego z tajskim boksem. Mimo znakomitych wyników, świetnych pojedynków oraz ogromnej ilości walk, jakie odbył, dostaje on od rodaków przydomek Chaya, co oznacza wnuk gigantycznego suka, a swoim przeciwnikom jest znany bliżej jako Tiger Uppercut, o czym jeszcze usłyszycie w tym materiale. W wieku 11 lat rozpoczyna on swoje pierwsze treningi oraz toczy on swój pierwszy pojedynek na targach świątynnych, który kończy się remisem. Dzisiaj wspominając tamte czasy, mówi, że zarobił na tej walce 10 batów, co jest równowartością jednej polskiej złotówki. Wtedy był w stanie kupić za to 2 obiady, a z racji, że nie starczało mu to, potrafił odwalczyć aż 3 pojedynki podczas jednego weekendu. W wieku 16 lat zostaje zauważony, na jego pojedynku pojawia się Bon Yen Sofon, właściciel obozu bokserskiego na Pontawi w Notamburi, który za zgodą jego oraz jego wujka zabiera go na dalsze szkolenia do Petindi Gym w Bangkoku. I to właśnie stąd zapożycza on jego wojowniczy przydomek, Sagat Petindi. W latach 70. jedna z jego walk staje się najszybszą walką w tamtejszym okresie i mimo, że ten rekord został już dawno pobity, nie odbiera mu to honoru bycia tym, który ustanowił pierwszy tak szybki knockout w historii tajskiego boksu. Pokonuje on przeciwnika przez ciężki knockout już po 4 sekundach, w efekcie przeciwnika nie można dobudzić przez całe 30 minut. Dzisiaj Sagat przyznaje, że bał się, iż przeciwnik nie żyje. W szczycie swojej formy był w stanie wygrać nawet do 20 walk z rzędu i mimo, że w kulturze Muay Thai często wiek nie odgrywa wielkiej roli, to zdumiewającym jest, że w wieku 18 lat walczy on już na największych wydarzeniach w Tajlandii, zdobywając kolejne wygrane. W końcu udaje mu się zdobyć swój pierwszy tytuł, Raja Damnern Champion. W pewnym momencie posiadał on 3 tytuły Raja Damnern oraz 3 Lumpi, z czego wszystkie w innych kategoriach wagowych, a w szczytowym momencie posiadał on aż 12 tytułów mistrzowskich. Jedną z najbardziej popularnych walk Sagata był pojedynek z legendarnym i nad wyraz wysokim, szczególnie jak na tajskie standardy, Little Diesel, czyli Diesel Noem Hort Hasankuranem, którego pojedynek z Samartem Payakurnem uznany został m.in. przez Sports Writer Association of Thailand za najlepszy pojedynek w 1982 roku. Batalia między Diesel Noem a Sagatem miała miejsce 7 czerwca 1984 roku. Diesel Noe miał wtedy aż 18-miesięczną przerwę w pojedynkach i pomimo, że cały czas był w treningu, nie odbył on żadnej walki w tym okresie. Walka była tak dobra, że nie pozwoliła zejść z ust oglądających przez najbliższe dni oraz tygodnie, przez co postać Sagata stała się bardziej niż rozpoznawalna. Warto podkreślić, że dotychczas Little Diesel nie mógł znaleźć przeciwnika wartego swoich umiejętności, aż do czasu, gdy na jego drodze stanął właśnie on. Mimo, że starcie było bogate w rozmaite zwroty akcji, efektowne kombinacje oraz niewątpliwie była ciężkim pojedynkiem dla obu panów, Sagat przegrywa ten pojedynek na punkty. Muay Thai to nie tylko krew oraz historie pełne bólu, to również duch walki oraz kultura, w której to poprzez taniec Wai Kru wyrażane jest podziękowanie dla swojego nauczyciela oraz przeciwnika. Nie wspominam o tym bezzasadnie. Sagat poprzez swój wyjątkowo oryginalny taniec, który uznany był za najlepszy przez około 10 lat, staje się zdobywać jeszcze mocniej na popularności i tym samym staje się jeszcze chętniej oglądanym przez widzów zawodnikiem. Historia zaczyna przypominać tę pisaną przez Bajarzy na cześć wielkich greckich herosów, gdy ten kończy 25 lat. Czyli po 14 latach swojej aktywności sportowej przegrywa 9 walk z rzędu, przez co upada i uznaje swoją karierę za zakończoną.
Będąc zmęczony licznymi niepowodzeniami, udaje się do wielu mędrców, szukając odpowiedzi na to, czy nie został przeklęty, co wtedy zdawało mu się mieć pokrycie w rzeczywistości. Nie mogąc znaleźć odpowiedzi na trapiącego pytania, wraca do domu, do Nahkonar Tasima i odwiedza tam znaną świątynię Wat Pan Rai. Tamtejszy mędrzec, Luang Pokun, opowiada swoistą naukę, którą Sagat pamięta do dziś. Nie pozwól, aby zauroczyła cię sława, gdy wstajesz, oraz nie poddawaj się, gdy upadasz. Słowa te spowodowały ogromny przyrost wiary w siebie, przez co powraca on do ciężkich treningów, na których odkrywa on swoją nową ringową broń, dzięki której staje się znany jako Tiger Uppercut. Po tej wizycie oraz serii diabelnie ciężkich treningów karta losu odwraca się, a Sagat wygrywa kolejno 9 pojedynków przez knockout, co w dalszej perspektywie powoduje, że zwą go również królem knockoutu. Swoją karierę w Tajlandii zakończył w wieku 28 lat. Niespodziewanie Sagat zaczyna bić się w formule Western Boxing, gdzie zarobił on najwięcej pieniędzy w swojej karierze. Swój pierwszy pojedynek odbywa 11 listopada 1977 roku z Juanem Antonio Lopezem, Meksykaninem, który dwukrotnie zmagał się o pas WBC z Wilfredo Gomezem. Ten debiut, jak i wiele innych walk w tej formule, odbywa on w Bangkoku. A ten pojedynek kończy się wygraną Sagata na punkty. Jego zwycięstwa tak się spodobały, że po drugiej wygranej został on zestawiony z bazuką o koronę WBC. Był to pseudonim aktualnie panującego mistrza Wilfreda Gomeza i nie bez przyczyny został mu on oczywiście nadany. Pozornie słowo bazuka może sugerować nokautujący pojedynczy cios, lecz w tym wypadku było całkiem inaczej. Portorykańczyk znany był z wyszukanych kombinacji oraz nawałnicy potężnie bijących ciosów. Wilfred Gomez kończy Sagata przez nokaut w trzeciej rundzie, który był jego pierwszym nokautem i jakby tego dramatu było mało, tej nocy zapełniony stadion, na którym odbywa się walka, w którym znajduje się również rodzina Sagata, zawala się, zabijając 10 osób i raniąc przy tym 300. W 1986 roku udaje mu się zdobyć tytuł Association of Boxing Commissions w wadze lekkiej, a w tym samym roku oraz rok później zdobywa tytuły w OPBF, Oriental and Pacific Boxing Federation. Street Fighter jest jednym z najbardziej popularnych bijatyk na naszym globie, a postacie tam występujące są rzecz jasna fikcyjne. Jednak związane z pewnymi archetypami, jakie są reprezentowane przez dane narodowości oraz prezentowane tam sztuki walki. Producenci, wydając swoje produkcje, nie ujawniali wielu informacji, bo jakby nie było na to zapotrzebowania oraz z racji, że był to rynek mało rozwinięty, nikomu nie chciało się nawet zwracać uwagi na zaciągnięte na potrzeby produkcji inspiracje. Jednak po latach, gdy rynek gier oraz internetowa globalizacja rozwinęły się, ludzie zaczęli pytać, szukać, porównywać oraz zgłaszać pewne zależności. Tak na przykład stało się z postacią znaną nam szerzej jako Balrog, a w Japonii bliżej znanej jako Mac Bison, gdzie niewątpliwie widać ogromne podobieństwa do przychodzącego na myśl rymu Mike Tyson, zauważalnego również przez samego zainteresowanego. Gdy sam Mike Tyson został zapytany o to, czy zna historię postaci Mac Bisona z gry Street Fighter, odpowiedział znacząco – nie. A po pokazaniu mu zdjęcia z uśmiechem przyznał – holy moly, does he look like me? Mimo wszystko Mike Tyson nie ukrywał, że pomimo braku jego zgody, jest to dla niego swego rodzaju zaszczyt, że w tamtych latach budowano popkulturowy archetyp boksera na jego właśnie wzorzec. Historia Sagata zdaje się być bardzo podobna do tej z Żelaznym Mike'iem. Postać Sagata występuje w grze jako niepokonany wojownik Muay Thai, który występuje w drugiej odsłonie tytułu jako boss. Znany dzisiaj jest nie tylko ze swojego wyglądu, ale również z kultowych już okrzyków jak oraz które w piękny sposób odwzorowują to, jaki pseudonim na tamte czasy posiadał znany wtedy tajski bokser. Chociaż sama postać z gry nie za dużo ma wspólnego z wyglądem tajskiego zawodnika, twierdzi on jednak, że cios oraz wszelkie inne podobieństwa są tak duże, że nie pozostawia to żadnych złudzeń. To jestem ja, mówi. Gdybym wygrał tę sprawę oraz wynajął wtedy prawnika, to mógłbym zgarnąć naprawdę ogromne pieniądze. Chociaż twórcy gry nigdy oficjalnie tego nie potwierdzili, powszechnie uważa się, że postać z gry została oparta właśnie na naszym bohaterze. Japoński producent Capcom do tej pory nie wypłacił żadnej należności Sagatowi. Dodatkowo wypiera się wszelkich podobieństw i twierdzi, że były one przypadkowe. Sam Sagat, mimo jak twierdzi oczywistych podobieństw, nie zdecydował się na wszczęcie procedury sądowej. Biorąc pod uwagę czas i pieniądze, jakie musiałby w to włożyć, postanowił zrezygnować.
Mimo braku potwierdzenia tych zarzutów poprzez drogę sądową, Sagat postanowił wykorzystać całą sytuację oraz okoliczności do zbudowania popularności wokół swojej marki Sagat Thailand, co bez wątpienia wspomogło również jego biznes jako podróżujący osobisty trener, co jak widać na załączonym obrazku wyszło mu znacząco na plus. Pomimo pieniędzy, jakie zarobił na swoim dorobku sportowym, ulec zmianie nie mogło jego frywolne podejście do zażywania narkotyków. Pomimo setki wygranych walk, tą jedną przegrał. Sagat nie daje sobie rady z uzależnieniem. Nikt nie złapał Sagata nigdy na zażywaniu substancji psychoaktywnych przed jego pojedynkami i tym bardziej nikt nie podważa w ten sposób jego dokonań, jednak po zakończonej karierze parokrotnie ląduje z tego powodu za kratkami. Pierwszy raz zamknięty zostaje w 2002 roku, kolejny raz 2 lata później. W obu przypadkach przyczyną było nadużywanie substancji. Jednak w 2009 Sagat trafia ponownie za kratki, tym razem za dystrybucję narkotyków. Dzisiaj w wywiadach nie chcę wspominać tamtych czasów i woli rozmawiać na temat jego sportowych dokonań. Jedno jednak przyznaję, że problem narkotyków należy już tylko i wyłącznie do jego niechlubnej części historii. Sagat bez wątpienia jest wojownikiem o wspaniałym walecznym sercu. Po każdym upadku stara się wrócić silniejszy, co udowadnił wiele razy. Zapisał się on już bezapelacyjnie w historii jako jeden z największych zawodników Muay Thai. Dzisiaj Sagata znajdziecie w jednym z klubów w Bangkoku, gdzie pod swoim czujnym okiem szkoli on bokserów oraz udziela prywatnych lekcji. Kto wie, może jeszcze uda nam się go zobaczyć w pełnej krasie w jego następnej walce? W wywiadzie na kanale Lawrence Kenshi zapowiada, że chciałby pobić jeszcze jeden rekord i zawalczyć w wieku 70 lat. Czy tak będzie? Sagat już nieraz pokazał nam, że wiek to tylko liczba, uskuteczniając pojedynek w wieku 56 lat przeciwko innej legendzie tego sportu, Put Lor Lekiem, który miał wtedy 60 lat. Według Siam Fight Mag, jego finalny bilans we wszystkich dyscyplinach to 317 walk, 266 zwycięstw, 40 porażek, 11 remisów. Uważam, że Sagat jest postacią, o której warto opowiadać innym. Jego historia jest pełna heroicznych zwycięstw, chwały, ale również bólu, cierpienia oraz walki o samego siebie, co prawda świat jest pełen takich historii, ale nie każda z nich jest prawdziwa. I nie każdą z nich może przekazać nam żywa osoba. Jeśli też tak uważasz, pokaż ten materiał swoim znajomym albo chociaż zostaw łapkę w górę, aby ułatwić innym dostęp do tego materiału, a jak chcesz być na bieżąco, to subskrybuj kanał. Dziękuję za oglądanie kanału Waleczne Serce. Cześć! Come on!